drugiego wejścia od drugiej strony. I wracając do tych wojów, oni zareglowali się w tej baszcie, jednak cały czas mówię, to jest legenda i opowieść, że w momencie, kiedy zareglowali się w tej baszcie, to coś, co ich goniło włochate, po murach wdarło się do góry i wymordowało całą załogę. Jest taka nawet legenda w zamku Grodno, jak pojedziecie do Czochy, też taką legendę możecie usłyszeć. Tylko jednak coś w tym jest. Poniżej, od drugiej strony jest stare cmentarzysko. Paręnaście lat temu archeolodzy je rozgrzebali, znaleźli taką włochatą jakby istotę. Okazuje się, że to był człowiek ubrany w skórę, posiadający jeszcze miecz z brązu. Tylko rodzi się pytanie, co robił tu człowiek ubrany w skórę z mieczem z brązu? Bo zamek jest dużo, dużo młodszy od epoki brązu. Kolejna sprawa, ta grupa, która tutaj ryje. Słuchajcie, oni przychodzą, teraz robią to nielegalnie. Już na 100% wiem, że oni robią to nielegalnie. Oni rozkopują, nawet już nie zasypują za sobą. Zwróćcie uwagę, to jest efekt ich kilkudniowej pracy. Ten rumorz, który oni wydobywają, starają się rozrzucić po całym terenie. Rozkopują po prostu teren, ryją cały czas, starają się dotrzeć w dół. Jednym takim wynikiem pozytywnej ich pracy jest to, że oni docierają cały czas do litej skały. Jednak jest jedno miejsce, które rozkopali tam poniżej. Dostali się do betonowanego poniemieckiego tunelu. On nie jest długi, on ma tam 7-8 metrów. Kończy się zawaliskiem. Mogę się założyć, że jak dzisiaj stąd pójdziemy, oni tu wrócą, bo oni tak zaczynają pracę w granicach 12, pierwsza po południu tu przyjeżdżają. Jutro to będzie nieczynne, także nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czego oni tu szukają. Legendy, które teraz tu grążą, to jest znowu złoto, złoto i jeszcze raz złoto. Chciałbym przy okazji Wam pokazać tamto wzgórze z tym takim wycięciem. Tam znajdowała się droga transportowa, my to nazywaliśmy zawsze wyrębem. Na samym szczycie u góry to jest zakończone głębokim pionowym szybem, który ma około 25 metrów głębokości i dokładnie wygląda tak jak ten szyb, który jest na włodarzu. To jest rybnica leśna. Ktoś mi ostatnio powiedział, że kluczem do tajemnic Rize właśnie jest rybnica leśna. Słuchajcie, byliśmy w nocy na Waligórze. Byliśmy dzisiaj w różnych kilku miejscach i cały czas nie daje nam spokoju jedno. We wszystkich tych miejscach, które naznaczyli Niemcy, które Niemcy nam pokazali, tam powstały anteny triangulacyjne. Dzisiaj, w XXI wieku, w tych miejscach stoją anteny triangulacyjne. W nocy naliczyliśmy ich 17. Każdy punkt, który mam naniesiony z 1936 roku przez Towarzystwo Górnicze z Wałbrzycha, dokładnie w tych miejscach, tam gdzie były szyby górnicze, stoją te anteny. I słuchajcie, tam w oddali widać ślęże. Tam jest ślęże. I głównym punktem, jeżeli chodzi właśnie o te punkty orientacyjne, to jest ślęża. Wieża Bismarka na Ślęży, na Goznicy znaczy się, i później u góry punkt z anteną triangulacyjną. Kolejne anteny triangulacyjne to jest Wielka Sowa, Czeski Rochatyniec i prawdopodobnie tu na Rogowcu. Tego nie jestem pewny, ale na Górze Wołowiec na 100%, nawet rozmawiałem przez wczoraj nawet rozmawiałem, zanim weszliśmy na górę, z osobami, które jeszcze pamiętają w miejscu, gdzie tam znaleziono tych 21 SS-manów, pamiętają wielką drewnianą wieżę, na której na szczycie znajdował się metalowy talerz. Tak to opisują. Co to było? Też nie mam pojęcia. Słuchajcie, ale do jakich władz nie pójdę. Z kimkolwiek nie będę rozmawiał, nikt na ten temat nic nie wie. Także możecie to traktować jako ciekawostkę, jako legendę, ale jest fakt, że przyjeżdżają ludzie, ryją, kopią i szukają. Być może, że ja nakręcam to. Ludzie oglądają filmy, są żonni wrażeń i coś takiego robią. Jednak ta grupa, która tutaj jest, to jest grupa wyspecjalizowana. Z drugiej strony dokopali się do murów, wykopali dziedziniec i kopią dokładnie w tym miejscu, gdzie 2 lata temu wykopano właśnie ten cygarowaty przedmiot.